Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w modyfikację do Gothica. No i w dzisiejszym odcinku, no powiem wam, że wczytałem troszeczkę wcześniejszego save'a, bo dużo osób mi napisało, że ten miecz Marka był bardzo mocny i tak dalej, i tak dalej. No niestety save miałem za daleko i mi się już tak bardzo nie chciało bawić, ale się cofnąłem i wydałem ostatni punkt nauki w siłę. Bo z tego co wiem, tutaj może być dość ciężko i hardkorowo. Więc właśnie zdecydowałem, że kupię sobie więcej siły i dobra, no to co? Idziemy dalej, nie? Modyfikacji mi raczej już dużo nie zostało do nagrania. Mam nadzieję, że będę mógł wyrenderować potem odcinek i nie będzie żadnych problemów. Mam nadzieję, że mi się uda nagrać nawet więcej niż jeden odcinek, bo... Powiedzmy sobie szczerze, że już miesiąc przerwy, ponad miesiąc przerwy już miałem. A nie chcę ten mieć większych zaległości, bo coraz o więcej modów wychodzi i ma wyjść. Dobra, gadamy z tym oto gościem. Willkommen in der Unterwelt. Was sehe ich da? Malima, Magara, Dura. Fleisch, löse dich! Was hast du mit mir gemacht? Schweig! Du wirst jetzt für immer als ein Diener der Unterwelt arbeiten. Das hättest du wohl gerne. Wo finde ich deinen Anführer? Im Tempel. Wie komme ich in den Tempel? Keiner betritt den Tempel. Belia persönlich soll sich um dich kümmern. Das werden wir schon sehen. Tak się zaczyna kolejny rozdział, numer 4. Czyli bijemy się z tym rocznym strażnikiem. O rany, ciub, jaki on jest słaby. O, czy małeś szatę strażnika? Mogę go przynajmniej ubrać, tę szatę czy coś, cokolwiek? Jestem ciekawy. Gdzie są moje pancerze? O, tutaj jest. Aha. Dobra, no to będzie to wyglądało na takiej zasadzie, co? Bardzo, bardzo ciekawe. I to, że zostaliśmy zamienieni w szkielet w ogóle. To jest bardzo dziwna, ale fajna opcja. Wow. A właśnie to jest ten podziemny świat, o którym tutaj była wcześniej mowa. Może wejść tędy i tędy, dobra, bo bez różnicy, którą drogę wybiorę. Raczej tutaj i tutaj nic nie będzie. Ale powiem wam, że ten świat wygląda bardzo, bardzo ładnie, tylko mi tak trochę nie pasuje, żeby w jaskini było niebo? Coś tak mi trochę tak nie pasuje, bardzo mi to nie pasuje. Nie wiem, czy chyba to jest jakiś zaczarowany, czy co? A jakieś mikstury tutaj są, ale to chyba były tylko mikstury życia. Ja, to były tylko mikstury życia. A to będzie... Myślałem, że jakieś mikstury siły, żeby się przypakować jeszcze czy coś przed główną walką, a tu nie, tu jeszcze nie. Tam jest skinia. A, już tam widzę jakieś szkielety. No, dobrą sprawę. Dobra, no to idziemy, bo trzeba będzie powybijać wszystko jak leci. O, się to panie szkielecie. Odłóż, czekaj ty! A! Ej, teraz co, ja się naprawdę zdziwiłem. Dobra, ten nie będę może tego bił. Hast du Kai irgendwo gesehen? Das sieht genauso aus wie du. Hey, du. Du hast nicht zufällig einen Finger zu viel, oder? Trochę mnie zamurował, ale naprawdę ten motyw mi się strasznie podobał w takiej malutkiej modyfikacji. To jest... genialne wręcz. Wow. Jestem naprawdę zadowolony właśnie z tej modyfikacji, mimo że to jest króciutka modyfikacja.
Mark? Czy to ty? Nic co holen. Dobra, trzeba się tutaj jeszcze rozejrzeć. Wyrażał kości, życzyłbym, aby tu... Chciałbym dostać się na odwyk ze ciasteczkowy potwór. Jak ja się tu znalazłem? No właśnie, nie wiem, przyjacielu, nie wiem, nie rozumiem tego. Kurde, świnie. Niedługo wrócę. Nie dadzą rady nas wszystkich zabić. A, tutaj to jest tak bardziej normalnie, widzę. A, dobra, nie ma wykrywu. Boże. Powiem, że się trochę wystraszyłem. O, dobra, zrobię zapis i wpuszczę mojego kota, bo tutaj drapie. Aj, upierdliwe stworzenie. Pewnie posiedzi tutaj chwilę i stwierdzi, że chce wyjść z powrotem. A mi tu tak mi na rękę otwierać, no sobie zamykać. Byłoby jeszcze fajnie, jakby mi wpadła siła albo coś jeszcze. Pęk strzał. Mikstura. Twórcy chyba zadbali, żeby nigdy nam nic nie zabrakło, co? Jak będziemy bardzo słabi i będziemy musieli ubijać kogoś z strzał, to już mamy tam 50 sztuk. Tak w zapasie. Na wszelki wypadek. A tutaj sobie ten, sprzątają ten dwór. Dobra, pogadamy z nimi. Na, lass mich in Ruhe. Ich muss meinen Zahn finden. Uważaj, bo go znajdziesz. Dobra, przechodzimy tutaj do tego pomniejszego szkieleta, który tutaj został zmieniony w niewolnika. O man, meine Kehle ist so trocken. Dobra, to wchodzimy na górę, co się będziemy. Dobra, to już nie ma sensu, tutaj można pogadać. A tu jest jakiś kolejny koleś, co? Dawaj, panie. Du kannst passieren, Bruder. Dobra. czyli w bardzo nieświadomy sposób już sobie zdobyłem dostęp do świątyni, tak naprawdę. No okej. Ich will meinen Freund retten. Dann musst du erstmal reinkommen. Ej, no, uciekł mi ten koleś? Czemu to tak się robi? Właśnie nie rozumiem czemu. Dobra, no to wchodzimy dalej. Aha, dobra. Wow. Pułapki, co? Myślałem, że to wyłącza pułapki, wiecie? Czyli za pierwszym razem bo to otworzyłem i nie natrafiłem na pułapkę. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. To jak by tu teraz przejść? Okej. To chyba jednak nie stanowiło problemu. Z tego co wiem, to te szkielety mogą przywalić dość mocno, jak wejdzie im kryt, więc lepiej na to uważać. Słyszę bardzo niepokojące dźwięki. To dawaj, panie szkielecie.
Aha, bo ty tam z góry byłeś. Styl walki się poprawił, 90%. Dobrze, bardzo dobrze. Mnie to bardzo cieszy. Przyjmie na kto. Zombiak w ogóle. Przez tą muzykę można naprawdę dostać gęsiej skórki. Naprawdę. Wow, ale naprawdę, modyfikacje to po prostu szacun. Chyba to jest faktycznie jedna z krótszych modyfikacji, która jest naprawdę niezła. O, dobra, znikaj mi tam, panie szkielecie. I co teraz? Jak ja mam tam przejść, co? Ja tutaj nic nie widzę do pociągnięcia. Albo w sumie było tutaj te przemiany w sierwojada. Może to będzie na tej samej zasadzie, jak przeszliśmy wcześniej? A 4, dobra, tylko że ja manę potrzebuję. A, jest, co się będziesz przejmował? Bardzo ciekawe, to jest naprawdę bardzo ciekawe, ale to chyba jeszcze nie tędy. Dobra, wolę to wczytać, bo to może się sprzydać. I co? Teraz będę musiał kombinować, jak wejść tam. Aha. Czy tutaj jest coś małego, żeby przejść? Widzę, że nie. Tak. Widzę tą truciznę. Da ist nichts zu holen. Po prostu pomysłów brak, zero totalnie. Co by zrobić, żeby tam przejść? Czy coś jeszcze tutaj jest? Tutaj nie. Tutaj także nie. Tutaj się pasek zbugował z tym życiem. Będzie mi świecił się na zielono. A i tak nie jestem przecież ten. No, dzięki. Na pewno mi się sprzyda ta kość. Albo i coś się zbugowało? Nie no, wątpię, żeby się zbugowało. Jeżeli jest takie coś jak zmniejszenie, to powinno być jakieś tutaj dziwne przejście. Tego przejścia nie ma. Dobra, powiedzmy, że się wrócimy. A nie, no nie o co mi te głupie obrażenia. Aj, zatrułeś się, dobra. To będzie trochę większy problem. Dobra, chodźmy tędy. Może coś. Tam będzie jakieś przejście czy coś. Okej. Tutaj jest pułapka. Tylko, że tutaj też nic nie ma. Nie widzę, żeby cokolwiek było. Pochodnia w takim miejscu. W sumie może się sprzyda, bo nie widzę za bardzo. Dobra, załóżmy sobie to pochodnie. Cholera jasna, gdzie się to pochodnie, no? I szukajmy jakiejś wskazówki, jakiejkolwiek. Tam jest ten mroczny brat. Do sobie jaskini.
Aha, nie mamy żadnych misji, okej. Dobra, tak jak tutaj myślałem, nie ma tutaj nic, żebym miał zastosowanie właśnie te swoje. Dobra. Może tutaj. Sobądź. Słyszę rozwalające się szkielety. Tutaj jest takie przejście. Dobra, no to zaraz sobie je wypróbujemy, jakby nie patrzeć. Czemu by nie? Okej, dobra, to zamieniamy się w szkiel... Aha, many nie ma. Dobra, kurde, głupi ja. Premier ten. Masz many. I jakby to było tutaj. W sumie innego przejścia nie widzę. Ej, taki malutki bierze taką wielką miksturę. A widzicie, ludzie, trzeba się po prostu strasznie rozglądać za takimi sprawami. A fuck. Głupi ja. Dobra, to jeszcze raz. Dawaj mi tutaj tą. Okej. Tylko. Aha, to ja mam ograniczony czas jeszcze na to. Ajajajajaj. Darujmy sobie zbieranie tej miksury, bo będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo źle. Zaraz. Okej. Okay. Wypij. Dobra, i wychodzimy z tego. Jeszcze zobaczymy, czy właśnie o to o te drzwi właśnie chodziło, to dźwignie. O to właśnie chodziło. Ciekawe, ciekawe, bardzo fajne. Mi się strasznie podoba właśnie ten motyw znowu. I czemu się właśnie soundtrack samej gry wyłączył? Tego nie rozumiem. Co jest? Czemu mi się na tą broń zmieniło? Dobrze, że na szczęście nie bije sporo ten szkielet. Tutaj mi się zamknęło wszystko. O, dobra. Jakiś pierścień. Miejsce szkieletów. I co? Problemy, co? Tutaj jest jakieś dziwnie przejście, tylko że zrobiłem sobie zapis tutaj, a nie chciałbym ten, bo jeżeli faktycznie wpadłem w pułapkę i stąd nie wyjdę, to może być problem, nie? Dobra, i tak magiem nie jesteśmy, to tylko zużyjmy. Jak sama gra nam daje tutaj wskazówkę i zwój odpowiedni. Dobra. O, tutaj jest więcej jeszcze. Jeszcze jakiś zwój. Pochodnia. Mam nadzieję, że nie będę musiał otwierać go w odpowiedniej kolejności, tylko po prostu jakiś będzie prawdziwy. Zacznijmy od niebieskiego. Ja cię kręcę. Czemu mi tu zmienia się na tą broń? Nie miałbym nic przeciwko, gdyby to miały posługiwać się bronią dwuręczną, a nie jednoręczną na takim poziomie. Okej, dobra, to teraz mogę zrobić na szybkim. Teraz chodzimy tutaj. I
tutaj zapewne będzie podobnie. Nie, nie będzie podobnie. A masz w szkielecie. Po prostu dużo szkieletów tutaj było, więcej niż zazwyczaj. Dobra, w porządku, mi to pasuje. A zapis za 48. I dobra, chyba otworzyliśmy. Ej, 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 zaraz, tutaj jest jeszcze jedna skrzynia. Aha, myślę, że trzeci jeszcze wyskoczy. Ale dobra, powiedzmy, że taka długość odcinka będzie już wystarczająca, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, ludzie, trzymajcie się. Ha!